Cześć, witajcie bardzo serdecznie w poradniku dotyczącym modyfikacji Ars Magica 2. Może krótko powiem o tej modyfikacji. Jest to mod, który wprowadza do rozgrywki potężną ilość czarów, które będziemy mogli wykorzystywać nie tylko na przeciwnikach, ale także na sobie. Czyli wprowadza czary, magię tak naprawdę ofensywną i defensywną, ale mod również wprowadza potężną ilość przedmiotów, które postaram Wam się pokrótce w poradnikach przedstawić. Tak więc zapraszam Was na materiał, który przedstawi Wam właśnie modyfikację Ars Magica 2. Pierwszym krokiem, aby stać się magikiem, jest niezbędne, aby znaleźć esencję, czyli właśnie tą niebieską wodę. Następnym krokiem jest obok tej wody położyć obojętnie jaki blok. Na nim położyć item frame, do item frame'a włożyć książkę. Teraz popatrzmy na efekty, czyli cała wiedza wędruje właśnie do tej książki. Za chwilę staniemy się oficjalnym członkiem partii magików. Trzeba należy podnieść książkę. I w tym momencie napisane jest "You have unlocked the secrets of the arcane", czyli ogólnie staliśmy się magikiem. Charakterystyczną rzeczą, kiedy stajemy się magikami, są dwa paski, po lewej, po prawej stronie. Za chwilę do nich dojdziemy. Pomiędzy głodem a serduszkami życia mamy poziomy, na którym jesteśmy levelu magikiem. W tym momencie mamy pierwszy level. W miarę używania czarów będziemy coraz lepszymi magikami i będziemy stawali się magikiem na wyższym levelu. Jako magik niezbędne jest, aby posiadać w swoim domu dwie rzeczy. Inscription Table. Kraftujemy w ten sposób. Mamy tutaj spell parchment, który tworzymy po prostu z papieru i dwóch patyków. No zwykły rulon, tak? Drugą rzeczą, jaka jest niezbędna, to Oculus, który tworzymy w następujący sposób. Blue topaz, koal, stone brick i szkło. Weźmiemy sobie i ustawimy. Ja postaram się Wam to pokrótce i jasno wytłumaczyć. Zacznijmy najpierw od urządzenia Oculus. Mamy do niego dostęp tylko wtedy, jeśli jesteśmy magikami. Kiedy nie zostaliśmy jeszcze oficjalnym członkiem magików, nie ma możliwości zajrzenia do Oculus. Jako że wcześniej przeszliśmy już tą część, możemy przejść do urządzenia. Interfejs dzieli się na zakładki ofensywne, defensywne, na czary użyteczne oraz na talenty. Po prawej stronie mamy punkty niebieskie, zielone i czerwone. Punkty dostajemy wtedy, kiedy stajemy się lepszymi magikami, czyli używamy czarów, coraz lepszych, stajemy się coraz mocniejszym magikiem, ponieważ mamy coraz wyższy level tego magika i za każdy level otrzymujemy punkty. Od poziomu 0 do 22 otrzymujemy punkty niebieskie. Od 22 do 42 dostajemy punkty zielone i od 42 do 52 dostajemy punkty czerwone. Punkty te wykorzystujemy właśnie wybierając, jakie chcemy rzucać czary. Wiadomo, że jest pewne drzewko i trzeba przejść od góry na dół. Czyli na początek wykorzystujemy punkty niebieskie, przechodzimy dalej, jesteśmy coraz lepszym magikiem, otrzymujemy punkty zielone. Kiedy jesteśmy już tym najlepszym magikiem, otrzymujemy punkty czerwone, czyli możemy używać już tych najlepszych czerwonych czarów. Dostaliśmy również książkę. Książka jest bardzo przydatnym urządzeniem, niezbędnym można powiedzieć. Otrzymaliśmy ją, kiedy stawaliśmy się magikami. W tej książce opisana jest każda rzecz. Mechanizmy, itemy, bloki, komponenty, modyfikacje, talenty, moby, struktury, bossy itd., itd. Wszystko, co jest w Ars Magica 2, znajdziecie właśnie w tej książce. Jak wykorzystywać punkty? Aktualnie, kiedy jesteśmy na pierwszym poziomie magika, dostaliśmy 3 punkty do wykorzystania. Mamy drzewko, tak jak wcześniej mówiłem. Punkty przyznajemy po prostu klikając na migający kształt. Ponieważ są różne kształty, jest wielobok, jest rąb i jest kwadrat. W tym momencie możemy tylko i wyłącznie wydać nasze punkty na projectile. Klikając, odkrywamy kolejne rzeczy. Możemy
nauczyć się Gravity, Physical Damage bądź Bounce. Przejdźmy do książki. Po lewej stronie, tak jak mówiłem na samym początku, znajdują się zakładki. W tym momencie interesują nas trzy zakładki. Shapes, Components i Modifiers. Z tych trzech rzeczy będziemy tworzyli czary. Podstawą każdego czaru jest Shapes. Żeby to prosto wam wytłumaczyć. Shapes. Kiedy jesteśmy na samym początku magikiem, mamy do wyboru tylko i wyłącznie trzy możliwości. Projectile, Self i Touch. Może wam to pokażę w Oculus. Projectile, Self, Touch, czyli nasza baza. Każde z nich świadczy o czymś innym. Czyli kiedy wybierzemy sobie w naszym czarze Projectile, to nasz czar będzie... Nasze czary po prostu będą rzucane. Czyli może to przybrać istotę kuli i ta kula będzie rzucana. Self, czyli czar, który będzie oddziaływał na naszą postać. Touch, czyli w momencie, kiedy coś dotkniemy, ten czar będzie działał na tą właśnie rzecz. Następnie mamy komponenty i modyfikacje, czyli komponenty physical damage. W tym momencie będziemy zadawali jakieś obrażenia fizyczne. I modyfikacje, które zwiększają odległość, no nie wiem, grawitacja, czyli będzie działała grawitacja właśnie na ten czar, czyli w momencie, kiedy rzucimy kulę, ona będzie spadała po jakimś czasie z tego względu, że działa na nią grawitacja. I w taki sposób tworzymy nasze czary. Wybrałem już Gravity i wybierzemy jeszcze Physical Damage. W tym momencie przejdziemy do naszego Inscription Table. To jest stół, w którym będziemy tworzyli wszystkie czary. A więc, tak jak mówiłem, zawsze kiedy tworzymy jakiś czar, musi być nasza baza, czyli przeszliśmy do czarów ofensywnych, wybraliśmy Projectile, to naszą bazą w tym momencie będzie Projectile. Wystarczy, że zaznaczymy i... przeciągniemy to na sam dół. Oczywiście, aby stworzyć czar, potrzebujemy Book and Quill. A więc Book and Quill kładziemy właśnie w to miejsce. Kiedy? Tych czarów mamy naprawdę sporo, bo w tym momencie jesteśmy na samym początku, więc tych czarów mamy tylko trzy. Te, które wybraliśmy przed chwilą. Ale kiedy będziemy już na 50 levelu, tych czarów będzie prawdopodobnie 30, 40, a może i więcej. W związku z tym będzie dosyć trudne wyszukiwanie odpowiedniego czaru. Ale mamy prostszy sposób, po prostu możemy wpisać tam, gdzie jest search, na przykład projectile, i w tym momencie wychodzi nam shape, czyli projectile. Możemy również nazywać nasz czar. Nazwiemy go physical damage. Oprócz tego, że mamy projectile, dorzucimy physical damage, ponieważ coś ta kula musi robić. No i jako, że mamy jeszcze modyfikację, no to dorzucimy tą grawitację. Teraz tak, kwadrat oznacza podstawę. Wielobok, prawie jak koło, ale to jest wielobok, przedstawia nam komponenty, natomiast rąby dają nam modyfikację. W tym momencie stworzyliśmy książkę. Wyciągamy ją z tego miejsca i dostaliśmy Physical Damage by Gutek. Kiedy otworzymy, pokaże wam się, że musimy stworzyć, że zrobiliśmy kombinację, czyli Projectile, Physical Damage plus Gravity. Aby stworzyć, czyli przechodzimy do kolejnej zakładki, do kolejnej strony w sumie, pokazuje nam się lista, która jest potrzebna do stworzenia właśnie tego czaru, czyli potrzebujemy jedną sztukę Earth Essence, jedną sztukę Iron Sword, jedną sztukę Red Rune, jedną sztukę Snowball, Vintium Dust, Arrow, Compass i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co jest bardzo ważne, żeby stworzyć ten czar? Wszystko oczywiście jest opisane w tej książce. Żeby stworzyć ten czar, potrzebujemy strukturę. Strukturę dokładniej Crafting Altar. W tej strukturze będziemy tworzyli właśnie te wszystkie czary. I teraz tutaj, w tej części jest wszystko dokładnie opisane. Czyli możemy stworzyć naszą strukturę z cobblestone'a, z cegieł, sandstone'a i tak dalej. Potem górę możemy z golda, chyba z diamentów. Tak, na samym środku, na górze mamy crafting altar. I tutaj mamy Magic Wall. Wyczytałem teraz z tego opisu, że ta struktura dzieli się na dwie główne grupy. Na Cups i The Main Material. Main Material, czyli główne materiały, i Cups to jest takie górna część, czapka,
takie nakrycie, czyli prawdopodobnie chodzi tutaj o górną część. I teraz tak, główne materiały możemy stworzyć z wood planks, stone brick, sandstone brick, witchwood, nether brick, nether quartz. Zauważcie, że każdy z nich daje wam jakieś plus jeden efekt, plus dwa efekty, plus trzy efekty. To samo mamy przy kapsach, czyli tej górnej części. Nawet jest grand total of 5 in the structure, czyli chodzi o piątą strukturę, piątą warstwę. Czyli możemy stworzyć ze szkła, koal, redstone, iron, lapis, gold, diamond blocks. Każdy z nich dodaje nam też efekty. Do czego to jest potrzebne? Czyli w miarę wzrastania, kiedy wzrastamy z levelami magicznymi, czyli stajemy się coraz lepszym magikiem, będziemy tworzyli również coraz lepsze spele, czyli czary. I w tym momencie, aby stworzyć te najlepsze czary, będziemy potrzebowali coraz lepszą strukturę, czyli crafting altar na coraz wyższym levelu. I żeby stworzyć najlepsze czary, będziemy potrzebowali najwięcej tych efektów. Tutaj do góry macie możliwość sprawdzania poziom po poziomie, jak to zbudować. Pierwszy rysunek pokazuje w całości. Drugi pokazuje tylko i wyłącznie strukturę podstawową, czyli poziom pierwszy. 5 na 5 w środku szkło. Poziom drugi w taki sposób. Trzeci, czwarty, piąty. I w tym momencie musimy stworzyć właśnie tą strukturę. Tak więc przejdźmy do budowania. Pierwsza struktura. Tak jak pamiętacie, było to 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. W taki sposób. Z tym, że na środku, moi drodzy, mieliśmy blok. Może to być blok diamentowy. Kolejna struktura. Kolejny poziom. Lektern. Czyli tak. Lektern. Tu mamy cegły i wyżej, znaczy po środku mamy oczywiście magic wall. Takie fajne, przezroczyste ściany. Kolejny poziom. To jest po prostu to samo, co było wcześniej. Czyli cegły, magic wall, plus oczywiście jeszcze potrzebujemy lever. Za chwilę wam dokładnie pokażę, jak stworzyć lektern, bo oczywiście każdy wie, jak stworzyć lever. Lektern. Tworzymy w następujący sposób. Będziemy potrzebowali jeszcze crafting altar, także wam pokażę, jak to się tworzy. Crafting. To jest też bardzo łatwa receptura, wystarczy stone, vintium dust. Vintium dust, natomiast możemy znaleźć w sumie blok, czy ore, surowiec możemy znaleźć właśnie w podziemiach, a potem z tego przerobić na właśnie taki proszek. I kolejny poziom, mamy ten. Teraz mamy ten poziom, czyli dodatkowo jeszcze tutaj schodki są potrzebne. Czyli tak, tu oczywiście potrzebujemy cegły, tu jest magic wall, czyli ściana magiczna. I w ten sposób tutaj schody muszą być. Schody. Kolejny poziom mamy zrobiony. I ostatnia część, czyli diamenty na rogach. Na samym środku mamy crafting altar. I schody po bokach. Mam nadzieję, że zapamiętałem. Wejdziemy wyżej. Tu były diamenty w tych miejscach, nie w tym. Tutaj również diament. W tym miejscu mają być schody. Tutaj, również i tutaj. Również i tu. Oj. Za dużo stworzyłem. Tu mają być bloki z cegieł, a na środku ma być crafting altar. Trzeba jeszcze usunąć tą część. I zauważcie, że crafting altar jest skończone. Dobra, kiedy stworzyliśmy już strukturę crafting altar, możemy przejść do tworzenia naszego czaru. Wcześniej stworzyliśmy książkę, która zawiera wszystkie informacje, aby stworzyć właśnie ten czar. Lektern służy do tego, aby tą książkę położyć właśnie na tą podstawę. Ważna jedna sprawa. Kiedy ta książka będzie mrugała bądź będzie czerwona, znaczy, że
struktura, którą stworzyliśmy, jest za mało potężna, czyli trzeba użyć innych materiałów, bardziej potężnych, już oczywiście droższych, tak aby można było stworzyć ten czar. Dobra, wiemy już, że to jest, będzie czar physical damage i potrzebujemy właśnie takie materiały. Aby uruchomić nasz crafting altar, należy wrzucić blank rune. W tym momencie zaczynają się pewne efekty, takie słowa fruwające po tym crafting altar, a książka nasza się aktywowała i pokazuje nam, co po kolei musimy wrzucać do tego crafting altar, aby stworzyć ten czar. Pokazuje mi, że muszę wrzucić Vintium Dust. Wrzucam Arrow. Wrzucam Snowball. Wrzucam Rune, Red Rune. Wrzucam Sword. Jasne, że wrzucam Earth Essence. Wrzuciłem Compass. Wrzuciłem. No i Spell Parchment. Wrzuciłem. W tym momencie jest taka muzyczka, która informuje, że czar został stworzony, a my otrzymaliśmy właśnie ten czar, który leży na ziemi. Klikając prawym przyciskiem myszy, otwiera nam się taki interfejs, który mówi nam, że możemy nazwać nasz czar. No, zostawimy tak samo, jak go nazwałem na samym początku. W tej wersji, którą ja mam, nie polecam naciskać tego przycisku, ponieważ automatycznie wywala świat. Już to testowałem, więc na tej wersji nie warto. Wersja podana będzie w opisie. No i możemy również wybrać sobie ikonę, która będzie informowała nas, że to jest właśnie physical damage. Na przykład wybiorę sobie o, taki. Escape i w tym momencie pokazuje mi się nasz czar z odpowiednią ikoną. Teraz tak. Prawym przyciskiem myszy przytrzymuję, rzucam i nasza kula spada. Tak jak mówiłem, było projectile, który znaczy, że rzucamy jakąś kulą. Physical damage, czyli atak fizyczny. Plus gravity, czyli w momencie, kiedy rzucę do góry, to ono po pewnym czasie spada, z tego względu, że działa na tą kulę grawitacja. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zauważcie, że po lewej i po prawej stronie mamy kilka rzeczy. Mamy rzecz odnośnie many po prawej stronie i po drugiej stronie mamy bouncy. Co znaczy bouncy? Bouncy działa w taki sposób, żebyśmy nie używali tych czarów non-stop, czyli na przykład o, pyk, pyk, pyk. Jeśli ten pasek czerwony będzie mocno wzrastał, to znaczy, że koszt many będzie o wiele droższy niż normalnie. No to jest takie zabezpieczenie, żebyśmy, wiadomo, nie rzucali tak o. Bo w tym momencie to byłoby bez sensu, prawda? Bo to byłby zbyt potężny czar i autor stwierdził, że nie może tak działać, w taki sposób trzeba to jakoś ograniczyć i tym ogranicznikiem jest bouncy. Oczywiście mana jest, która informuje, czy możemy rzucić ten czar, czy nie. W tym momencie koszt many, zobaczcie, bouncy jest na dość wysokim levelu, ale cały czas spada. Jak spada te bouncy, to również spada koszt tej many. Również mamy możliwość ustalenia mocy tego czaru. Mamy tryb casting. Zauważcie, że przy pasku tym niebieskim, po prawej stronie, mamy taki półksiężyc. Nie. Część księżyca, kiedy naciśniemy ten tryb casting, ja sobie ustaliłem przycisk pod I, naciśniemy go, to automatycznie przechodzę w tryby inne. To jest ten podstawowy tryb, który potrzebuje tylko 10 many. Kiedy przejdę na wyższy tryb, potrzebuje już 40 many. Jest jeszcze jeden wyższy tryb, a do tego trzeba dojść. Trzeba przejść w odpowiednie kroki, aby dostać ten wyższy tryb. Oczywiście, jako że wzrasta mana, to wzrasta również siła. Czyli teraz, kiedy użyję tego czaru, oczywiście będą zadane oczywiście większe obrażenia. W tym momencie nie ma many, więc są również mikstury, które dają nam tą manę. Są większe, mniejsze. Ja sobie wypiję jakąś manę, nie ma to znaczenia jaka dla mnie w tym momencie, ponieważ zabrałem to z Nei. Ale zobaczcie, mogę sobie teraz rzucać w niego. Zauważyliście? Rzuciłem w niego czarę. Był dźwięk, czyli przeszedłem na kolejny level magika. Na początku będzie bardzo łatwo przechodzić w kolejne poziomy, gdyż... No nie ruszaj się. Gdyż przejście między jednym levelem a drugim nie jest zbyt kosztowne, ale w późniejszym czasie, kiedy będziemy mieli ten level już 5, 6, 7,
to niestety, ale przejście z jednego na drugi level będzie już długotrwałe, czyli będziemy musieli naprawdę długo się naparzać z innymi mobami, z innymi rzeczami, aby dostać kolejny level. Jeszcze się troszkę pobijemy z nimi. Oczywiście teraz mi spieprzają. Czwarty poziom i za chwilę będzie to w taki sposób działało, że będę musiał się bardzo namęczyć. Dajcie mi chwilę, jeszcze się z nimi poleję. No. Wiecie co, weźmiemy sobie jakąś owcę. Albo nie wiem. Dobra, nie będzie krowa. Kau. Spawn. Kau. Położymy sobie, nie będziemy biegali za tymi wszystkimi kurami, bo to nie ma sensu. Piąty poziom. Jeszcze zobaczymy, jak długo mogę. Szósty poziom, ale zobaczcie, że już powoli to gorzej idzie. Siódmy poziom i teraz prawdopodobnie, kiedy użyję tego żaru, to w tym momencie nie dostanę kolejnego poziomu. Zobaczmy, czy tak będzie. Rzeczywiście, tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ potrzebuję już więcej użyć czarów, coraz to mocniejszych, aby szybciej dostawać poziom. Kolejny raz się nie udało. I teraz być może... No, kiedy jest gravity, to niestety, ale jest trudniej celowanie. Trudniejsze celowanie, ale da się jeszcze celować. Dostaliśmy kolejny poziom. Zauważcie, że kiedy dostaliśmy kolejne poziomy w naszym Oculus, dostaliśmy kolejne punkty do wykorzystania, czyli w tym momencie możemy przejść na kolejną ścieżkę, czyli możemy wybrać sobie Fire Damage, możemy wybrać sobie Magic Damage, a możemy wziąć modyfikację Bouncy. Ja sobie wezmę Fire Damage, udostępniło mi się Lightning Damage, weźmiemy Lightning Damage, już tego czaru nie wezmę, ponieważ jest czerwony, nie mam punktów czerwonych, więc nie jestem w stanie użyć. I weźmiemy Magic Damage. Stworzyłem jeszcze jeden czar z tego względu, aby wam coś pokazać. Zauważcie, że kiedy przejdziemy do materiałów, jakie potrzebuje ten czar, to widzimy Blue Rune, Snowball, Blue Topaz, Aum, Vintium Dust, Lesser Focus, ale potrzebujemy jeszcze 500 razy Essence. Jak to osiągnąć? Już wam dokładnie pokazuję. Oczywiście jak zwykle przechodzimy do naszej niezastąpionej i niezbędnej książki Arcane Compendium. Przechodzimy do struktur. I tutaj mamy oczywiście wszystkie struktury, jakie możemy stworzyć z Ars Magica. Widzieliście, że wcześniej było napisane, że potrzebujemy esencję, czyli znaczy to, że potrzebujemy Essence Nexus. Przechodzimy i tworzymy strukturę. Stone Brick, Chiseled Stone plus Blue Chalk. A więc, zaczynamy tworzyć. To jest również struktura 5x5, czyli 5, raz, 2, 3, 5, 3, 5... Do góry Chiseled Stone Brick plus na środku kładziemy Blue Chalk. Jeśli wszystko poprawnie zrobiliście, to będą takie kropelki niebieskie wychodziły do góry plus ten chalk będzie się obracał wokół własnej osi. Co jest ważne, do niego potrzebujemy jedną bardzo ważną rzecz, a więc potrzebujemy wiaderko plus zabrać stone esencję. Zauważcie, że to nie jest odnawialne źródełko, czyli za każdym razem, kiedy weźmiecie coś, powinienem dostać tą esencję. Za każdym razem, kiedy weźmiecie jedno wiaderko, to źródełko się kończy, czyli z jednego źródełka możecie wziąć 4 takie wiaderka. Chodźmy na dół. Pod tym trzeba stworzyć dziurę. Raz, dwa, trzy. Dokładnie. Tutaj zakryć. I wylać wodę. Znaczy tą esencję. Automatycznie mamy efekty specjalne, czyli ten chalk, cała struktura wsiąka, czy pobiera tą esencję. Po pewnym czasie oczywiście ta esencja się skończy niestety. Trzeba będzie znowu napełnić, ale dzięki temu ta struktura ma pewną esencję już w sobie. Jak to sprawdzić? Magic Tech Staff. Tworzymy właśnie... Magic Tech Staff. Trzeba to... Recepturę pokażę wam w ten sposób. Tworzymy to Himerite Stick plus Amana Focus. Plus
jeszcze potrzebujemy Crystal Wrench. Za chwilę powiem do czego. Obydwa są. To się tworzy w taki sposób. Iron, Vintium, Blue Ore, Trite plus Desert Nova. A teraz tak, to możemy odłożyć. Najpierw pokażę wam, do czego jest Magitech Staff. Zauważcie, że pobraliśmy jakąś esencję, tak? Z tej wody esencję pobraliśmy, więc możemy zobaczyć, ile w środku jest esencji w tej strukturze. Prawym przyciskiem myszy Detect Essence 860. Bardzo mało, bo to nawet nie mamy 1%. Przejdźmy do tworzenia naszego czaru, tak więc połóżmy spell, black rune wrzućmy, potrzebujemy aum, nie vintium, tylko aum, potem był vintium, teraz będzie lesser focus. O, kiedy macie taki znaczek, to znaczy, że potrzebujecie właśnie w tym momencie tą esencję. Jak przenieść esencję ze struktury do naszego crafting altar? Bardzo prosto. Mamy teraz ten wręcz, czyli nasz klucz. Prawym przyciskiem myszy klikamy na środek tej struktury. Kiedy taki biały pasek idzie do góry, do nieba, znaczy, że aktywowaliśmy tą strukturę. Czyli esencję, czyli tym wręczem klikamy z miejsca, z którego chcemy wziąć esencję, do miejsca, gdzie ma dojść ta esencja. Czyli do Crafting Altar. Klikamy znowu prawym przyciskiem myszy. Kiedy zniknął biały pasek, znaczy, że połączyliśmy obydwie rzeczy. Co zrobić, aby teraz tą strukturę uruchomić, żeby ta esencja przesłała się właśnie do tej struktury? Mamy ten lever. Klikamy. Zauważcie, że mamy znowu efekty specjalne. W momencie, kiedy ta esencja zostanie przesłana, tutaj zmieni się znak, a nasza dźwignia zmieni swoją pozycję. Teraz Blue Rune. Snowball. Jedną sztukę Snowball. Blue Topaz. Spell Parchment. Parchment, dokładniej. I dostaliśmy nasz czar. Jakże fantastyczny czar. To jest śnieżny czar, śnieżny czy lodowy, frozen, czy lodowy. Weźmy jakiegoś rywala, ponieważ nie będziemy szukali tych rywali. Słyszę pająka, ale i tak nie chcę go szukać zbytnio, bo może być pod ziemią. Czyli tak, krowa, no i teraz jeszcze tak, prawym przyciskiem myszy wybierzmy sobie nazwę. Oczywiście piszemy sobie frozen. Wybierzemy sobie jakiś, a niech będzie taki plemnik. I teraz możemy prawym przyciskiem myszy. Lol. A. No trochę kiepski czar wybrałem, gdyż wybrałem touch, czyli to co dotykamy, to powinno się zamrozić. Powinienem zrobić projectile. Trudno, ale ważne, że pokazałem wam tą esencję, którą chciałem. Taki mały fail z mojej strony na sam koniec. Bo zapomniałem, że przecież mamy rzucać tymi kulami, a nie przecież kogoś zamrażać, tak? No krowy troszkę nie zamroży w taki sposób. Szkoda. Może wam to pokażę, że rzeczywiście wziąłem ten touch. Nie, self. Czyli na sobie. Czyli siebie zamrażam, szczerze powiedziawszy, ale nie dostaję żadnych efektów ubocznych, chyba że jak przyjdę na game moda, gamę mody 0, zobaczymy przy okazji. Frozen. A tak, mrozimy siebie. Czyli fantastyczny czar, który działa. Widzicie? Działa? Działa. Nie ma to jak siebie atakować. Czyli chcecie się zabić natychmiastowo? Proszę bardzo. Prawym przyciskiem myszy na siebie mamy self plus frozen. Mrozimy siebie, zabijamy tak naprawdę, więc czar działa w 100%, a przy okazji też dostajemy expa, także no wszystko co złe dobrze się kończy. Także myślę, że to będzie wszystko w tym poradniku. Pokazałem wam najważniejsze rzeczy, które są potrzebne, aby zacząć bawić się Ars Magicą, tak zwane pierwsze kroki właśnie z tą modyfikacją. Mam nadzieję, że przedstawiłem to w sposób prosty i klarowny i każdy, kto ogląda ten poradnik, był w stanie zrozumieć każdy aspekt, który tłumaczyłem. Taki był tego cel, bo takie są poradniki. Poradniki są zwięzłe, treściwe, konkretne i rzetelne. I chciałem, żeby taki poradnik właśnie był. W związku z tym, ja się z wami żegnam tym miłym akcentem.
Tak więc, jeśli się podobało, łapki w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.